Halo, jesteś tam? Tu Ziemia, halo. Teraz cię słyszę, ale miałam kłopoty z powodu wiatru słonecznego. Czego? Wiatru słonecznego. To na słońcu wieje wiatr? Żeby sprawdzić, czy wszystko ze mną w porządku, poleciałam na Wenus, na drugą planetę od Słońca i wiesz co? Tam jest cieplej. Ziemia jest rzeczywiście najbardziej znaną planetą. W końcu to nasz dom, ale to nie tak, że wiemy o niej już wszystko. Bardzo mało wiemy o tym, co dzieje się przy dnie ziemskich mórz i oceanów. Czyli tak, mamy zbadane Słońce, no i dwie planety skaliste, czyli Merkurego i Wenus. Mamy też zbadaną Ziemię, no i Księżyc. Dotarłam do powierzchni Marsa. O właśnie, i co, wylądowałaś? Jak tam jest? Tak, wylądowałam. Serial w całości powstał dzięki wsparciu mecenasów Nauka to Lubię. Jeżeli chcesz nas wesprzeć, link znajdziesz w opisie do tego filmu. Muszę wam powiedzieć, że trochę boję się o naszą sondę, bo ona musiała z Marsa, lecąc na Jowisza, przelecieć przez pas planetoid. Niektóre z tych planetoid są naprawdę duże, mają nawet kilkaset kilometrów wielkości. A jest nawet taka jedna, nazywa się Ceres, która ma prawie 1000 kilometrów wielkości. Naukowcy dotychczas odkryli prawie 1 000 000 różnych planetoid i cały czas odkrywają nowe. Mam nadzieję, że sonda, jak teraz będzie musiała lecieć między nimi, no z żadną się nie zderzy. Tomasz, jesteś tam? Tak, jestem. Wszystko u ciebie w porządku? Tomasz, jak mnie się kręci w głowie. O nie, coś mnie uderzyło. Jak tam? Okej, wszystko u ciebie? Jesteś cała? Wszystko u mnie w porządku. Mam zawroty głowy, bo... Wiedziałeś, że Jowisz ma przynajmniej 80 księżyców? Czy możesz sobie to wyobrazić? Właśnie widzę niektóre z nich. Te największe to Io, Europa, Ganymedes i Kalisto. Tak, znam temat. A wiesz o tym, że te księżyce możesz oglądać z Ziemi nawet przez lornetkę? Nie potrzebujesz do tego teleskopu. Czy zamierzasz wylądować na Jowiszu? To niemożliwe. Jowisz jest gazowym gigantem. Planetą, która nie ma twardej powierzchni, tak jak Mars, Ziemia czy Merkury albo Wenus. Jest kulą bardzo gęstego i gorącego gazu i cieczy. Z zewnątrz wygląda pięknie, ale w środku jest niezwykle trudny do badania. Ogromne ciśnienie i temperatura by mnie zabiły, gdybym wleciała w jego atmosferę. Rozumiem. Co jakiś czas w powierzchni Jowisza uderza kometa i wtedy nawet czasami udaje nam się to zaobserwować. Niestety wciąż nie wiemy, co dzieje się pod powierzchnią chmur. Możemy się tylko domyślać. A komety, ale także asteroidy rzeczywiście często uderzają w Jowisza, bo jest bardzo duży i ciężki. Jego ogromna grawitacja ściąga na siebie niebezpieczeństwa, które mogłyby i nam zagrażać. Dzięki Jowiszowi jesteśmy na Ziemi bezpieczniejsi. Znaczy, wy jesteście. A to bardzo miło z jego strony. Powiedziałaś, że Jowisz jest gazowym gigantem. On rzeczywiście jest taki duży? Tomasz, on jest ogromny. To największa planeta Układu Słonecznego. Waży ponad 2 razy więcej niż wszystkie pozostałe planety Układu Słonecznego razem wzięte. Dodatkowo Jowisz ma największy księżyc w całym Układzie. Nazywa się Ganymedes i jest znacznie większy od naszego księżyca, a nawet większy od Merkurego. Wyobrażasz to sobie? Księżyc większy od planety? Czytałem o nim i sporo na nim lodu. Na dodatek to jest księżyc, który ma atmosferę i prawie w całości składa się ona z tlenu. Każdy z księżyców, obok których przelatywałam, jest inny. Choć od razu muszę ci się przyznać, że nie zbadałam wszystkich. O Ganymedesie już trochę ci opowiedziałam. Z kolei Europa i Kalisto to księżyce lodowe, a to oznacza, że spod lodu nie wystaje nawet kawałek lądu. Cały księżyc pokryty jest zamarzniętym oceanem. Z kolei księżyc Io to kraina wulkanów. Na zdjęciach wygląda, jakby ktoś oblał go żółtą farbą. Farbą? To związki siarki, które wydobywają się spod powierzchni księżyca. Nie wiem, czy mi się uda, ale zaraz zadzwonię, gdzie trzeba. Tutaj koniecznie musi przylecieć jakaś sonda do badania tych księżyców.
wiesz co, nie musisz dzwonić, nie musisz dzwonić, bo z tego co wiem, to są rzeczywiście planowane misje w tamte strony, w tamte kierunki, a jedna sonda ma nawet, jeden lądownik ma nawet wylądować na Księżycu, który się nazywa Europa. I co więcej, ma się przetopić przez grubą warstwę lodu, żeby dostać się do oceanu, który znajduje się pod tym. Być może w tym oceanie jest nawet życie. Opowiedz mi jeszcze trochę więcej o Jowiszu. Poczekaj, liczę. Wyobraź sobie, że Jowisz wiruje wokół swojej osi tak szybko, że jedna doba trwa na nim niecałych 10 ziemskich godzin. Na żadnej planecie naszego układu doba nie trwa tak krótko. Za to rok, czyli pełny obieg wokół Słońca, a na Jowiszu prawie 12 ziemskich lat. No nic, uciekam na Saturna, kolejną planetę i kolejnego gazowego olbrzyma. Cześć, Tomasz! Cześć, cześć, Tondo, cześć, cześć, kochana. Niesamowity, on jest rzeczywiście ogromny. Jerzy, gdyby Mars był wielkości... Gdyby Mars był wielkości pestki od wiśni, to Jowisz byłby wielkości arbuza. Niesamowite, niesamowite. Tirim, pirim, pirim, niesamowite. Tiririm, pirim, 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 pirim. Dodać trzy. Tirim, tirim, tin, 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 tin.